Oto roleta na silniku krokowym. 9 zł cały kosztował. W środku jest ESP 8266 z USB z wyprowadzonym portem USB i programem na Arduino IDE napisanym. Do projektu taki jakiś biedronkowy powerbank podłączam i patrzymy, co się wydarzy. Najpierw się będzie kalibrował, podłączony. Układ jest wyjątkowo cichy. Dobra, tylko do końca i naciągnę sobie roletę. I jest, i się wyłączył. Na powerbanku według obliczeń, bo jeszcze nie było okazji w testach, około tygodnia wytrzyma takim biedronkowym. Także można to zrobić na prąd, a można zrobić na takiego powerbanka i wykrzymywać o prąd. Teraz napisałem aplikację. Klikam zasłoń. No i poszło. Projekt jeszcze nie jest skończony, bo tutaj w tej puszce ma być między innymi wysokości kontrakton, czyli czujnik magnesu, i ma być wklejony tutaj czujnik magnesu, znaczy czujnik, tutaj ma być magnes wklejony po prostu, i wtedy on będzie musiał też wykalibrować, zawsze po podniesieniu do góry się on wykalibruje. I wyłączył całkowicie na cewkach prąd, żeby os nie pobierał go. Oszczędza energię. Teraz sobie znowu klikniemy, bo oczywiście wchodząc pod adres urządzenia przeglądarką wysiela się taka właśnie grafika. Teraz klikniemy sobie odsłoń. Oj, uciekło mi. Odjechało palcem. Odsłoń. Kliknięte. Ruszyło. Dobrze. Teraz pokażę, może silnik pracuje sam też. Bardzo prosta budowa. W silniku krokowym na bibliotece Arduino jest taka fajna rzecz, że można ustawić sobie ile kroków silnik ma zrobić, do jakiego kroku ma dojść. 0 to jest odsłonięta, 40 tysięcy to jest zasłonięta na tą szybę. Oczywiście roleta na drzwiach jest niepotrzebna. No i wyłączył się. Roleta na drzwiach jest mało potrzebna, bo po prostu jest doświadczenie. Nim zrobię to na oknach. Taki bajer. Oczywiście obudowa może być ładniejsza, mniejsza. Jest pusto praktycznie w środku. Kabelek może być tu zaraz jakiegoś korytka. Po tym białym puszczony i pod listę podłogową. Ale taki to jest projekcik. Da się to zrobić na ESP. Ceny, no rolety nie będę liczył, bo rolety są różne, przy słonecznej różne. Silnik 9 zł, ESP 15 zł. Co, powerbank 35, no. Puszka 5 zł.
Dodać sobie wystarczy. To są nieduże pieniądze. Pozdrawiam.